Konkurs o Nagrodę Historyczną Miasta Stołecznego Warszawy imienia Kazimierza Moczarskiego na najlepszą książkę dotyczącą historii Polski po 1918 roku do współczesności. Arkadiusz Nyzio. Rakowiecka w remoncie. Transformacja polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Polski w latach 1989-1993. Wydawnictwo Księgarnia Akademicka. To książka poświęcona zarówno przekształceniom aparatu bezpieczeństwa wewnętrznego Polski w pierwszych latach III RP, jak również historia pokaźnego fragmentu naszej transformacji ustrojowej. Pomysł na książkę wziął się z braku, z głębokiego przekonania, że jest to problematyka, o której trzeba pisać. I tu chodzi mi zarówno o aparat bezpieczeństwa wewnętrznego, jak również w ogóle o transformację ustrojową. Jest dla mnie zaskakujące i trochę niepokojące, że ta problematyka nie cieszy się szczególnie dużą popularnością. Myślę, że najciekawszym aspektem książki są służby specjalne. Temat szczególnie budzący wątpliwości, inspirujący, ciekawy, pełen kontrowersji. Służby specjalne żyją z tego, że są tajne i że większość ich działań ma charakter pozakulisowy. W związku z tym każda próba spojrzenia poza te kulisy, myślę, że jest interesująca dla czytelnika. Rakowiecka w remoncie to najdokładniejsza z istniejących dzisiaj w polskiej literaturze historycznej fotografia procesu transformacji ustrojowej, procesu narodzin III Rzeczpospolitej, w tym obszarze, który dotyczył służb specjalnych, przekształcenia milicji w policji, ale także tego, co działo się wówczas w więziennictwie, w straży pożarnej. Polecam tę książkę wszystkim zainteresowanym spojrzeniem na narodziny III Rzeczpospolitej bez emocji, okiem chłodnym badacza, który urodził się tak naprawdę w momencie, kiedy III Rzeczpospolita się rodziła i nie ma dzisiaj żadnych uwarunkowań z tej czy z innej strony sceny politycznej. Po prostu rozmawia z ludźmi, zbiera dokumenty, analizuje je, mówiąc, co się udało zmienić na lepsze, co się udało częściowo, co się zupełnie nie udało. To fascynujące źródło informacji o przemianach tego wszystkiego, co nazywamy resortami siłowymi, a co było po czasach komunistycznych nie tylko ogromnie rozbudowane liczebnie, ale też trzeba powiedzieć jasno w dużym stopniu zdemoralizowane. Jest to zarówno pokaźny fragment historii politycznej, jak również myślę praca, która bardzo wiele mówi o tym, jak wygląda reforma w każdej części państwa, jak trudno się ją prowadzi i jak bardzo ma ona chaotyczny i często przypadkowy przebieg.